Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy dziś niedzielę świętej rodziny. I na tę niedzielę przeznaczony jest fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Zaczyna się on od słów, że gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice Jezusa przynieśli go do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Tutaj też święta rodzina spotyka Symeona, człowieka sprawiedliwego, pobożnego, który wyczekiwał pociechy Izraela, wyczekiwał zapowiadanego od dawna Mesjasza. I jak ewangelista Łukasz pisze, był on napełniony Duchem Świętym. I jemu to Duch Święty objawił, że nie umrze, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia Ducha przebywał on w świątyni i spotkał Józefa i Maryję, spotkał Jezusa. I to on wypowiada te znamienne słowa Symeona. Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Czytaliśmy już w tych ostatnich dniach hymn, który wyśpiewała Maryja, wielbi dusza moja Pana, Magnificat. Słyszeliśmy też słowa Zachariasza, który także uwielbia Boga za to, że obdarzył go też dzieciątkiem, obdarzył go Janem Chrzcicielem. I teraz czytamy kolejne wychwalanie Boga w obliczu narodzenia. Te święta są tak bardzo związane właśnie z narodzeniem, z nowym życiem, z tajemnicą, czy z darem życia, które Pan Bóg daje człowiekowi, daje także w rodzinie. Dzisiaj także w tym pierwszym czytaniu, gdybyśmy sięgnęli, jest odniesienie do Abrahama i Sary. To też taka niezwykła historia. Pan Bóg obdarza ich potomstwem. Ale można byłoby też powiedzieć, o ile te tutaj hymny, Magnificat, to też wielka radość, błogosławieństwo, ogłaszane, wykrzyczane, to także niezwykła była historia Abrahama, i która była też zapowiedzią tych ważnych narodzin, Jana Chrzciciela i Jezusa. Podobnie było też historia z Abrahamem i Sarą. Dla nich to było też niezwykłe wydarzenie, to było też błogosławieństwo Boże dla nich. Bo gdybyśmy sięgnęli szerzej, Abraham już miał 99 lat, Sara 90. Nie spodziewali się już dziecka, nie spodziewali się już tej radości. I w tej historii pewnego dnia, gdy Abraham dowiaduje się, że będzie miał syna, roześmiał się. Biblia mówi, że padł na twarz i śmiał się, moglibyśmy powiedzieć, do łez, bo nie dowierzał w to, że to się może wydarzyć. Albo z drugiej strony może byłaby to dla niego taka wielka radość, że Pan Bóg obiecuje mu, że będzie miał syna. Podobnie Sara, 90-letnia kobieta, także z niedowierzaniem wysłuchała tej obietnicy i też zaczęła się śmiać. Bardzo ciekawy dialog między tym posłańcem Bożym czy Bogiem. Mówi, że Saro, dlaczego się śmiejesz? A Sara mówi, nie, Sara zaprzecza, próbuje ukryć ten śmiech. Może w którymś momencie przestraszyła się tego śmiechu. I Pan Jezus, czy Pan Bóg dodatkowo jeszcze jakby podkreśla tą radość tych rodziców, że rodzicom, Sarze i Abrahamowi każe nadać imię Izaak, temu, który ma się narodzić, temu, który jest synem obietnicy. A gdybyśmy popatrzyli na język hebrajski, to słowo Izaak znaczy radość, oznacza śmiech, oznacza właśnie błogosławieństwo, szczęście. Dlatego tutaj te kilka historii, które rozważamy, które czytamy, wspominamy w czasie świąt Bożego Narodzenia, mówią nam o wielkiej radości wypływającej z potomstwa, wypływającej z daru życia, wypływającej z posiadania dzieci. Nawet właśnie nawet dosłownie, że oto rodzice Abraham i Sara nadają takie właśnie imię, radość dla swojego dziecka.
to dziecko dla nich było źródłem radości, to dziecko było źródłem radości dla Józefa i Marii i też dla tego Symeona, który mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. To dzieciątko Jezus jest także źródłem radości, źródłem szczęścia, źródłem wypełniania się obietnic Bożych. Na ten zachwyt, na tą radość, jak zachowują się rodzice? Tutaj jest także w dzisiejszej Ewangelii krótko opisane. Ojciec i matka Józef i Maryja dziwili się temu, co o nim mówiono. Czyli ta radość jakby też promieniowała od tego dzieciątka. Prorok Symeon rozpoznaje w nim Boga człowieka. A Maryja i Józef są tym wszystkim zaskoczeni. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi Matki: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Z jednej strony radość, a tutaj też zapowiedź cierpienia. Takie jest to nasze życie, że przeplatają się w nim momenty radosne i te smutne. Może właśnie w naszym życiu często jest tak, czy nawet też przy okazji świąt Bożego Narodzenia, że niektórzy może doświadczyli, że oczekiwali na te święta z radością, a zaskoczyła ich śmierć kogoś bliskiego. Tak rzeczywiście tak układa się nasze życie, że bywa tak, że śmierć przeplata się z narodzinami. Ale my mamy taką nadzieję jako osoby wierzące, jako osoby żyjące w przyjaźni z Bogiem, w łasce uświęcającej, że jest pewna ciągłość. Nawet ta śmierć człowieka to są też narodziny. To są też narodziny do życia z Bogiem, do przebywania z Nim twarzą w twarz. Więc to jest dla nas nadzieja. Nawet jeśli po ludzku odczuwamy smutek spowodowany rozstaniem, spowodowany śmiercią, spowodowaną z kolei chorobą. To dla nas jest to nadzieja, że to dla tego człowieka to są narodziny dla Boga. Po ludzku jest to śmierć, ale ten człowiek przechodzi na tamtą stronę, gdzie cieszy się, gdzie raduje się, gdzie Bóg otrze wszelką łzę. I po tym tu cierpieniu raduje się z oglądania Boga twarzą w twarz. Niech te słowa będą dla nas pociechem, a może zwłaszcza dla tych osób, które w tych najbliższych czasach, w tych najbliższych dniach przeżyły także śmierć swoich bliskich. Powierzamy ich Bożemu miłosierdziu. Mamy nadzieję właśnie, że narodzili się dla Boga i będą z Bogiem na wieczność. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.